Szef Pentagonu chce wiarygodnego odstraszania Chinusa. Szef Pentagonu chce wiarygodnego odstraszania Chin. Sekretarz obrony USA Lloyd Austin oświadczył w sobotę, że udaje się do Azji na serię rozmów z sojusznikami Ameryki na temat zacieśnienia współpracy militarnej i stworzenia wiarygodnego odstraszania wobec Chin. Podczas tygodniowej podróży, pierwszej zagranicznej od czasu objęcia urzędu 22 stycznia, Austin ma odwiedzić Tokio, Seul i Delhi. W rozmowie z dziennikarzami na pokładzie samolotu Austin przypomniał, że podczas gdy Stany Zjednoczone skupiały się na walce z dżihadystami na Bliskim Wschodzie, Chiny intensywnie modernizowały swoje siły zbrojne. Nasza przewaga uległa erozji. Nadal ją mamy, ale musimy ją wzmocnić, podkreślił nowy sekretarz obrony. Naszym celem jest zapewnienie, abyśmy mieli potencjał, plany i koncepcje operacyjne, aby dysponować wiarygodnym odstraszaniem wobec Chin lub kogokolwiek innego, kto mógłby stwarzać zagrożenie dla Stanów Zjednoczonych, oświadczył Austin. Szef Pentagonu dołączy w Tokio i Seulu do sekretarza stanu Antoniego Blinkena, z którym będzie prowadzić rozmowy z odpowiednikami japońskimi i południowokoreańskimi.